krótkim wstępie opowiem Państwu o przykładach analiz danych w administracji publicznej, w instytucjach, gdzie tutaj ciekawe jakieś można wnioski wyciągnąć z tych wdrożeń. Powiem też o wybranych analizach danych, jakie w administracji publicznej można wykonywać oraz rozwiązania, które mogą nam w tym pomóc. Później przekażę głos Ani, która pokaże przykład tego, jak na żywo można utworzyć i korzystać z narzędzia takiego interakcyjnego raportowania. Na koniec krótko podsumujemy to nasze spotkanie. Tytułem krótkiego wstępu o nas od Sacow Polska. My jesteśmy firmą, która od wielu lat zajmuje się analizą danych. To jest nasza specjalizacja. I tutaj niezależnie od tego, co jest potrzebne, możemy pomóc. Mamy zarówno standardowe oprogramowanie, standardowe rozwiązania do zestawień raportów, analizy danych itd., itd. O nich powiem jeszcze więcej później. Możemy je dostosować do indywidualnych potrzeb, przygotować nawet bardzo nietypowe narzędzia do nietypowych, takich specyficznych analiz, jeżeli jest taka potrzeba. Też możemy pomóc w analizie państwa danych. Mamy też wszelkie inne usługi, jakie tutaj można sobie de facto wyobrazić, czy jakieś doraźne konsultacje, gdzie ktoś nie jest pewny, jak, w którym kierunku pójść, aby osiągnąć z wykorzystaniem analizy danych to, co ma do osiągnięcia. Mamy też szkolenia, wdrożenia, wszelkie, tak jak będzie, usługi tego typu. Mamy doświadczenie w różnych branżach, nie tylko w administracji i przez to, jeżeli przychodzi ktoś do nas z niekiedy wydawałoby się nietypowym dla tej osoby, dla tej instytucji zagadnieniem, to okazuje się, że my już mamy gotowe rozwiązanie, które po prostu z naszego doświadczenia stosowaliśmy w innej branży. Także tutaj doświadczenie takie, nie wiem jak to określić, po prostu w różnych sektorach, tak sprawia, że łatwiej nam jest rozwiązywać problemy, które wydają się nowymi dla niektórych. Teraz przejdźmy do przykładów instytucji, które zastosowały analitykę danych w różnym zakresie. Tutaj główny nacisk postanowiłem położyć na Agencję Ochrony Środowiska szkocką, ponieważ to jest przykład takiej instytucji, która jakby to odnieść do naszych polskich realiów, tutaj te zadania, które agencja w skrócie SEPA ma do realizowania, są poniekąd podobne do naszego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wód Polskich, Inspektoratu Ochrony Środowiska i związanych z nimi instytucji. SEPA w Szkocji, w dużym skrócie można powiedzieć, że ich zadaniem jest zapewnić konkurencyjność dla działania przedsiębiorstw, ale jednocześnie dbając o ochronę środowiska i zdrowie obywateli. Jest to całkiem spora instytucja, bo jest tutaj ponad 1300 pracowników. No i jak to w administracji bywa, ograniczony jest budżet na realizację stale rosnących wymagań, dodatkowych zadań, które ta instytucja dostaje. Jest tu dostępnych bardzo dużo danych, miliony rekordów i tutaj nawet są dane, które sięgają wstecz kilkadziesiąt lat. Także jest to całkiem duży zbiór danych do dyspozycji i są to różnego rodzaju typy danych, tak jak tutaj wymienione, tak, od jakichś danych hydrologicznych, o rzekach, opadach, po jakieś takie stricte regulacyjne dane na temat licencjonowanych działalności, opłat, działalności na przykład z instytucji, które jakieś zanieczyszczenia emitują. Są to też różnego rodzaju inne dane biznesowe. Nie są to tylko takie dane liczbowe czy tekstowe, ale także innego typu, takie jak zdjęcia czy inne dokumenty. Także jest tutaj całkiem duże, nazwijmy to, pole do popisu, jeżeli chodzi o analitykę danych. No i dlaczego tutaj analiza danych okazała się istotna? SEPA wcześniej, przed tym jak zdecydowała się pójść w kierunku cyfryzacji, w kierunku analizy danych takiej bardziej zaawansowanej, generalnie miała dużo zadań, które wymagały analiz.
Tak, natomiast były to zadania takie, które były realizowane ręcznie, przez co też one były bardzo czasochłonne. Tak? Zorganizowanie jakiegoś badania w terenie sprawiało, że kilka tygodni trzeba było się przygotowywać, zbierać danych z różnych dziwnych miejsc, przygotować sobie jakieś wydruki różnych dokumentów, jechać na miejsce. Jak już się zebrało danych, to też trzeba było jakoś sobie do komputera przełożyć. Analizy były wykonywane z wykorzystywaniem takich jak języków jak R czy Python. Nie było jakiegoś takiego systemu centralnego, który by potrafił tym zarządzać, przez co każda wykonana analiza, każdy miał, że tak powiem, swoje skrypty. No jeżeli ktoś inny miał coś podobnego, no to de facto musiał od zera taki skrypt sobie napisać. Więc tutaj dużo było takich, nazwijmy to, utrudnień, które sprawiały, że ten proces związany z analizami danych no nie był zbyt prosty, na pewno nie był efektywny. Tutaj w pewnym momencie podjęto decyzję, żeby przejść w kierunku, właśnie tak jak wspomniałem, cyfryzacji i narzędzi do analizy danych. Tutaj skorzystano z rozwiązania w głównej mierze opartego na oprogramowaniu Spotfire. To jest właśnie to narzędzie, które później będzie pokazywane na żywo. W dużym skrócie, po wdrożeniu osoby z tej instytucji dostały do ręki, można powiedzieć, przenośną analitykę danych, taką wizualną, po prostu na komputerze, na laptopie, na tablecie tej wszystkie teraz dane i potrzebne analizy mogą mieć dostępne. I tutaj to, co jest ciekawe i dlaczego się zdecydowałem opowiedzieć właśnie o tym przypadku, to że tutaj jest bardzo dużo instytucji, bardzo dużo informacji o tym, jak w tej instytucji te analizy zostały wdrożone i o tym, jakie korzyści zostały uzyskane. Ja powiem tak naprawdę w tym, co teraz będę pokazywał, o bardzo małej części. Jeżeli ktoś z Państwa jest tym zainteresowany, to proszę dać znać, podeślem dużo więcej materiałów. Tutaj w wyniku wdrożenia narzędzi do analizy danych takich profesjonalnych okazało się, że te procesy ręczne, o których wspominałem, udało się ograniczyć o około 80%. Tak? Także tutaj nawet jeżeli spojrzymy na sam czas, to jest bardzo duża oszczędność. I też tutaj jest bardzo ciekawe, że w bardzo dużym stopniu to rozwiązanie przyjęło się w tej instytucji, bo no, na obecną chwilę szacuje się, że około 80% z tych około 1300 osób używa narzędzia Spotfire. Tak, to są osoby o różnych zadaniach, w różnym poziomie zaawansowania, jeżeli chodzi o analizę danych. To jest sporo takich osób, które po prostu nawet nie znają się na analizie danych, one dostają interakcyjny dashboard, którego używają. Na początku tego wdrożenia stosowano te analizy, które z punktu widzenia Agencji Ochrony Środowiska były najważniejsze i dla nich takie podstawowe, standardowe, czyli jakieś analizy związane z zanieczyszczeniami, z ekologią i tym podobnymi tematami. Natomiast później okazało się, że to nie jest platforma taka, która ogranicza się do takich zastosowań. De facto jest używana praktycznie w każdym departamencie, w każdym dziale agencji, nawet do analiz związanych z jakimiś różnego rodzaju przepisami, licencjami, wskaźnikami dotyczącymi biznesu, czy nawet z obszarami kadrowymi. To, co jest ciekawe, bo zwykle z mojego doświadczenia wynika, że zaczyna się przynajmniej od tego, jeżeli analiza danych się wykonuje w jakiejkolwiek firmie, instytucji, administracji publicznej, to przede wszystkim realizowane są wewnętrzne zadania, które musimy zrealizować, zestawienia jakieś przygotować wynikające z potrzeb organizacji, czy też po prostu jakichś przepisów. Natomiast w tym przypadku oprócz tego także całkiem sporo wyników analiz właśnie jest takich interakcyjnych, udostępniane też na zewnątrz. Znaczy de facto każdy, kto jest zainteresowany, kto ma taką potrzebę czy interes w tym, może wejść na stronę agencji i określone dane czy analizy przejrzeć sobie samodzielnie. Wśród wyników, które zostały tutaj w tych wspomnianych obszernych materiałach o wdrożeniu w tej instytucji wymienione, to jest między innymi Szkocka Woda, zakładam, że to jest odpowiednik naszego przedsiębiorstwa Polskie Wody. Tutaj
W tej instytucji wykorzystano narzędzie analityczne do modelowania i oceny tego, jak wpływają planowane inwestycje na jakość wody. No i tutaj są analizowane różne scenariusze, dzięki czemu można podejmować decyzje związane z tymi inwestycjami. Co więcej, że tak powiem, od drugiej strony to, że te dane nagle zaczęły być dostępne do takiej szybkiej analizy, udało się pokazać to, jak z przeszłości inwestycje były skuteczne. No i tutaj w szczególności udało się dzięki temu udowodnić, że inwestycje podejmowane naokoło, nazwijmy to tak, rzeki Clyde, która w latach 60. była dosyć intensywnie zanieczyszczana, czy te inwestycje okazały się skuteczne i są po prostu na to dowody. Także wśród rezultatów oszacowano, że występuje dzięki tym działaniom związanych z optymalizacją działań, które wynika z analizy tych danych, które są dostępne, udało się około 40% ograniczyć niezgodności czy jakieś nieprawidłowości dotyczące chociażby użycia nawozów, co też przekłada się na zmniejszenie erozji gleby. To, co według mnie jest bardzo ciekawe, to, że oszacowano, że dosyć szybko SEPA zaoszczędziło około prawie 1,5 miliona funtów dzięki wprowadzeniu tej cyfryzacji i analityki danych. Jest to o tyle ciekawe, że spotkałem się z niektórymi opiniami, że generalnie taka cyfryzacja, w szczególności w administracji publicznej, to jest taki projekt, który po prostu jest inwestycją, natomiast niekoniecznie przekładającą się na zyski czy jakieś konkretne kwoty, a bardziej jest to taka inwestycja w to, żeby to wszystko lepiej działało, żeby obywatelom się wygodniej używało, że tak powiem, różnych systemów. Natomiast tu jest dowód na to, że to też może być po prostu korzyść taka stricte finansowa.